Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Przyjaźń. Freundschaft, friendship, przyjacielstwo. O przyjaźni można mówić w wielu językach, ale o tej prawdziwej świadczą nie tylko słowa, ale przede wszystkim gesty i czyny. W maju bieżącego roku Dobczyce dobitnie podkreśliły, że są solidnym partnerem dla Versmold, z którym od 25 lat są w partnerstwie miast. Kilka miesięcy później nadszedł czas, aby odwiedzić sąsiadów za zachodniej granicy, zasmakować ich gościnności i poznać ich punkt widzenia odnośnie ćwierćwiecza polsko-niemieckiego porozumienia. Początkiem października ponad 50 osób, przedstawicieli dobczyckich środowisk, polityki, sportu, kultury i gospodarki na czele z burmistrzem Tomaszem Susiem przemierzyło tysiące kilometrów, aby po 16 godzinach jazdy autokarem wpaść prosto w otwarte ramiona Wersmoltczyków. Kwiaty w polskich barwach narodowych, muzyka wygrywana przez miejscową orkiestrę Dentą, moc uścisków i uśmiechów oraz kolacja. Tak wyglądało niemieckie przywitanie, które było preludium przygotowanych wydarzeń. Ganz besonderen Tag in einem ganz besonderen Jahr, denn heute ist Tag der Deutschen Einheit und in diesem Jahr können wir gemeinsam unser 25-jähriges Bestehen der Städtepartnerschaft feiern und ja, das eine wäre, glaube ich, ohne das andere so nicht möglich gewesen. Dzisiaj mamy szczególny dzień, ponieważ jest 3 października, święto niemieckiego zjednoczenia, no i oczywiście święto, kiedy możemy świętować. 25-lecie, przepraszam. Dawkowane przyjemności i dowody przyjaźni w wymierny sposób pokazały, że tak jak dla mieszkańców Dobczyc, również dla Wersmoltczyków to partnerstwo ma niebagatelne znaczenie. Dowód? Ależ proszę, centrum miasta Dobczyce Plac, a na nim rzeźba, której odsłonięcie metaforycznie zobrazowało przenikanie się dwóch kultur, dwóch płaszczyzn współpracy, dwóch partnerów. Große Botschaft dieses Wochenendes ist selbstverständlich, dass in den 25 Jahren eine wirklich feste und Przede wszystkim chcieliśmy pokazać to 25-lecie, to współpracy 25-lecia i to, jak ta współpraca funkcjonuje, że w obydwu miastach powstały place, miejsca, gdzie ta przyjaźń jest widoczna. My postawiliśmy w tym roku ten mały pomnik, który stoi na placu Dobczyc. Drodzy przyjaciele, szanowni goście, ciśnie się tylko jedno słowo, krótko i treściwie. To wielka radość mieć prawdziwych przyjaciół ponad 1000 kilometrów od Dobczyc i wiedzieć, że zawsze goszcząc tutaj będziesz przyjęty na najwyższym poziomie. Dziękuję, drodzy przyjaciele, za wszystko. Dokładnie 1 września 1994 roku Dobczyce i Wersmold oficjalnie przystąpiły do partnerstwa, a początki tego porozumienia wcale nie były łatwe. No, ja mogę ze swojego punktu widzenia powiedzieć, wtedy byłem w Radzie Miasta, wiceprzewodniczącym Rady Miasta i pojechała grupa 19 radnych. I była grupa 19 radnych i dodatkowo przedstawiciele różnych z zawodów, byli strażacy, nauczyciele, byli właśnie inżynierowie. Ja dostałem przydział jako inżynier chemik właśnie do inżyniera chemika.
i wiele tych znajomości, które się zawiązały 19 lat temu, pozostały do dzisiaj. Początki jako takie to jest zupełnie inny świat. Żyjemy dzisiaj w innej epoce. My jechaliśmy odkrywać dla nas świat zupełnie nieznany, a dzisiaj przyjeżdżamy i krytycznie oceniamy to, co się tu dzieje. Tamten świat, tamten czas należy ocalić też dlatego, że założenia, które tam były wyznaczone jakby na tym pierwszym wyjeździe, zostały praktycznie zrealizowane. A rozmawiałem z wieloma ludźmi z tej grupy, która przyjechała w czasie ostatniego tego przyjazdu na 25-lecie i wiele faktów jest nieznanych i nawet takie podstawowe fakty, kto był, kto podpisał, że jechaliśmy 1 września, że przekraczaliśmy granicę o 4:45 w drugą stronę, takie drobne fakty i zamierzamy to trochę jakby odświeżyć. Po 25 latach oficjalnie można powiedzieć, że było warto. I to stwierdzenie wybrzmiało kilkakrotnie podczas przygotowanej z okazji jubileuszu gali. Były występy artystyczne, była muzyka, śpiew i taniec. Były ważne słowa, deklaracje i refleksje. Ja, doch dass dies so ist, ist keinesfalls selbstverständlich wie Partnerschaften so manch anderer Städte. Pan burmistrz pozostał tutaj przy metaforze mostu. To nie takie oczywiste to wszystko, bo jest wiele pomysłów, jest wiele idei, które trzeba było przekuć. Przekuć w czym? Ten most musi być pielęgnowany i musi być od czasu remontowany. Jeżeli ma stabilny fundament, no to jest w stanie udźwignąć. Jeżeli jest szeroki, wystarczająco szeroki, to pomieści dużo osób, które chciałyby z niego skorzystać. To wszystko oczywiście w przenośnym sensie ilustruje tamtą decyzję z 1994 roku, kiedy nawiązane zostało partnerstwo i trwa 25 lat. Ciągle na nowo ożywiamy nowymi ideami. Z mojej perspektywy jest to właśnie bardzo szczególny sukces i on leży aktywności ludzkiej. Znakomite słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy z ust Michaela, myślę, że będą procentować na przyszłość. To wielka sprawa być burmistrzem gminy, która obchodzi 25-lecie miast partnerskich. Miasta, które leży od Dobczyc ponad 1000 kilometrów. Cieszę się, że możemy się wspólnie rozwijać. Dziękuję wszystkim i za wszystko. Dziękuję dzieciom, stowarzyszeniom, młodzieży, włodarzom, tym, którzy tworzyli to partnerstwo, ale tym, którzy będą też tworzyć. Dziękuję Wam za to, że jesteście już zainteresowani. Nie zabrakło również podziękowań dla tych, którzy na co dzień wspierają to partnerstwo. Szczególne wyróżnienie za wkład w europejskie pojednanie odebrał z rąk burmistrza Michaela Majera-Hermana były burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki. To jest ogromny zaszczyt i chcę powiedzieć, że wprawdzie tu dzisiaj występuję jako osoba prywatna, ale ta nagroda jest nagrodą dla wszystkich mieszkańców Dobczyc, naszej gminy, w szczególności tych, którzy angażowali się w tą naszą współpracę przez 25 lat. Chcę powiedzieć tylko tyle. Nie Paweł Machnicki, burmistrz Paweł Machnicki. Proszę o tym pamiętać. Pana druga wizyta jako włodarza Dobczyc w Wersmold. Co już Pan zdążył zauważyć? Jakie są różnice, jakie podobieństwa pomiędzy Wersmold a Dobczycami? Przede wszystkim pewien stereotyp, który polegał na przyglądaniu się dwóch stron sobie nawzajem. Myślę, że już to jest poza nami. Dzisiaj zarówno Polacy, jak i Niemcy doskonale się rozumieją i traktują się jak partnerzy równorzędnych, że tak powiem, tego wymiarze. Także pełen szacunek, uznanie. Cieszę się, że dzisiaj mam okazję tutaj być po raz drugi, reprezentować nasze miasto, ale podkreślam jeszcze raz, że świetna sprawa, że tylu osobom chciało się kontynuować to, co dzisiaj kończy jakąś pewien etap, ale chylę czoła przed wszystkim. Idziemy do zoo, idziemy do zoo, idziemy do zoo.
już bardzo daleko zaszła, ale chcemy naturalnie, żeby dalej jeszcze zaszła. Ten wieczór był wieczorem wielu emocji, wieczorem zwieńczonym przeglądem wspomnień, niektórym towarzyszyły salwy uśmiechu, innym kręcące się oni za 25 lat. Najistotniejsze było jednak to, że kolejny raz można było zauważyć, że mury pomiędzy Niemcami a Polakami zostały dawno zburzone, bariery pokonane, a uprzedzenia wyparte ze świadomości. Schon sehr, sehr gut zusammengewachsen in den letzten 25 Jahren. Aber natürlich kann man immer noch den Austausch vertiefen, indem man ja, unterschiedliche Gruppen auch zusammenbringt, die bisher vielleicht nicht so Kontakt miteinander hatten. Und vor allen Dingen finde ich es wichtig, dass die Partnerschaft in die Jugend und die Kinder hineingetragen wird. Ihr und du und nur der Mond schaut zu, dann sorgst du, Ula Balu. Co więcej, przyszłość tego partnerstwa może okazać się owocna również na polu rozwoju gospodarczego. O tym, jak Dobczyce i Wersmold widzą taką współpracę, rozmawiano podczas spotkania przedsiębiorców obu miast w wersmoldzkim ratuszu. Chcę serdecznie zaprosić do Dobczyc i zorganizować również takie, jesteśmy w stanie, spotkanie właśnie z lokalnymi przedsiębiorcami. Byłoby nam bardzo miło Was gościć. To już taką mocną grupę. Zaplecze mamy hotelowe, świeże powietrze. Dobczycko-wersmolska przyjaźń to nie tylko P jak praca czy W jak współpraca. To również I jak integracja, bo w końcu wspólna zabawa to dobry sposób, aby poznać zagranicznych przyjaciół. Idealny w tym temacie był wieczór polski. Wieczór, noc, a dla niektórych nawet poranek. W takiej międzynarodowej drużynie, jakiej tutaj jesteśmy dzisiaj, czasami gwiazdy otrzymują w trasie koncertowej platynowe płyty. Tam schowała się jedna gwiazda, która też za chwilę zaśpiewa. Ola, pokaż to wszystkim. Patrzcie to wszyscy. Mamy taki prezent dla Was, platynową płytę. Niemcy! Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie dłoń, weź się stary, razem ze mną idź krok do. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny znak masz byli, ale kiepski był bez ciebie. Kiepski byłby mąż, kiepski byłby mąż. Integracja to również samo przebywanie z mieszkańcami Wersmold, którzy na te kilka dni przyjmują do swoich domów gości z Polski. Erstmal, weil meine Nachbarin Heike oder meine Nachbarn Heike und Volker wohnen gegenüber und von daher habe ich schon viel mitbekommen, wie das so läuft und was so passiert mit Partys und przede wszystkim dlatego, że Heike Schmidt i Volker są jej sąsiadami i ona też to jako sąsiadka z naprzeciwka widziała często wszystkie zabawy i gości i powiedziała, dlaczego nie, mam też miejsce, pokój, spróbuję jak to jest. Co twoim zdaniem dają tego typu relacje? Ich denke, im Allgemeinen ist das ganz gut, dass die Leute sich mal austauschen, mal in andere Länder fahren, andere Menschen kennenlernen und mit Leuten zusammen.
Myślę, że to jest fajne, że można poznać nowych ludzi w innych krajach i samemu się nie jedzie. Z grupą jest zawsze łatwiej i to jest bardzo miłe poznawać nowych ludzi. Samemu się by człowiek nie odważył tak pojechać, ale z grupą jednak zawsze tak. Nie byłaś jeszcze w Dobczycach, czy nie jesteś ciekawa tego miasta i kiedy cię możemy tam zobaczyć? Ich bin schon interessiert. Heike hat mich auch schon ein paar Jahre mal gefragt, aber das passte meistens nicht, weil das meistens irgendwie um Pfingsten rum ist. Oczywiście to jest nie tak łatwo, dlatego że to jest akurat w takim czasie, co my tu mamy długie weekendy. Albo urodziny są, albo coś innego, albo muszę pracować, ale w tej chwili poznałam już parę osób i myślę, że chcę na pewno przyjechać i chcę poznać Dobczyce. No to zapraszamy. Aden. Dam, dam, bist du bei mir, dann sagt er dir, dam, dam. Takie wyjazdy jak ten do Versmold mają to do siebie, że jak to się mówi, szkoda czasu do stracenia. Dlatego w zaplanowanym planie pobytu nie zabrakło także wycieczek do okolicznych miejscowości, które miały na celu szersze poznanie historii i tradycji północnej Westfalii. Warto było tutaj przyjechać, bo poznaliśmy znowu nowych przyjaciół. Wróciliśmy do tych samych jak co roku, tych, którzy byli u nas w maju. Zwiedziliśmy kilka fajnych miejsc nowych. Pogoda na szczęście dopisała. Jeden dzień był pochmurny, ale pozwoliło to posiedzieć, że tak powiem. Pogoda była barowa, więc też to wykorzystaliśmy odpowiednio. Japanese. No, Japan. Taiwan. 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 Yeah. Taiwan. Yeah. How's it feel? Was gut ist endet schnell. Niestety, a może jednak dobrze, bo kilka dni pobytu wystarczyło na tyle, aby zaznać niemieckiej gościnności, ale z drugiej strony być może pozostawiło lekki niedosyt, dzięki któremu znów będzie się chciało tutaj powrócić. Tak jak w związku małżeńskim potrzebny jest rozwój powiązania małżeńskiego, tak samo trzeba ciągle coś nowego robić dla utrzymania przyjaźni między naszymi miastami. Od 25 lat są nasze miasta zaprzyjaźnione. I wy jesteście też aktywni w utrzymaniu tej przyjaźni. Więc jakie emocje towarzyszą ci dzisiaj po 25 latach tej współpracy i po pobycie w Versmold? No jestem już tutaj czwarty raz. Emocje są zawsze takie same. Za chwilę pewnie pojawią się łzy przy autobusie, uśmiechy, będziemy się żegnać, śpiewać, dziękować sobie
za pobyt, no i będziemy wyczekiwać do przyjazdu naszych przyjaciół w maju. Tak się wydaje, że nasze serca są blisko, że te łzy są na pewno prawdziwe i jakoś związaliśmy się ze sobą i to rzeczywiście trudno jest bez łezki nie wyjechać. Co zabiera Pani ze sobą z Wersmoltu do Dobczyc? Ich radość, entuzjazm i także sposób wspólnej rozmowy, wspólnej komunikacji, ale w bardzo przyjaznym tonie. To tak, jakby to byli koledzy sprzed lat. Proszę się cofnąć, proszę pana, proszę się cofnąć. Wszystkie oczekiwania dotyczące jubileuszu 25-lecia partnerstwa do Przewersu zostały spełnione w zupełności. Nasyceni jesteśmy niesamowicie. Myślę, że wrażenia pozostają na długo i tworzymy nową historię. A trzy słowa, które kojarzą się z Dobczycami? Gastfreundschaft. Przede wszystkim serdeczność i gościnność. To współpraca wspaniała i to, co my, i to jak się Dobczycy rozwinęły w ostatnich 5 latach. Michał, Christian. Jenny, teraz czas, żeby wrócili do rodziny, bo dużo czasu z nami spędzili. Jetzt ist ja Zeit, dass an Michael, Christian, Jenny, dass ihr wieder zu eurer Familie zu weil ihr habt genug Zeit mit uns jetzt verbracht. Cześć!